moi kochani, przychodzę teraz z moją... Cześć naszym drugim odcinku. Cześć w naszym drugim odcinku. Słuchajcie. Tak, nagrywam, już jest ciemno, już jest późno, już jest pół do piątej. Czy macie Mikołaj palca? Dobrze. To znaczy, że przyniesie prezent, tylko musi być grzeczna. Słuchajcie, byłam dzisiaj w Action, byłam dzisiaj w Deals. Bardzo chciałam być w Pepco. Ale słuchajcie, to jest nie do przeskoczenia. Tam, jakie są kolejki, to sobie sprawy nie zdajecie. Jeśli macie dużo wolnego czasu i wodzy na postrunku, nie wiem, tak, wodzy, nerwy, w kieszeni, jesteście w relax i w nosie macie to, że będziecie stać w takich pętlach, to zachęcam do Pepco, chyba że u Was jest lepiej, bo ja dzisiaj nie miałam szans, żeby się tam dostać, choć naprawdę bardzo chciałam to zrobić. Ale jak zobaczyłam w połowie galerii tą zakręconą kolejkę, powiedziałam, nie ma szans, idę gdzieś, gdzie będzie mniej ludzi. I tak też zrobiłam, udałam się do Action, mam tutaj fakturkę, dużo tego nie kupiłam, ale myślę, że fajne rzeczy. Pojechałam... Mało kupiłam! Mało kupiłam, słyszycie? Mało, matka mało kupiła, ale fajne rzeczy. Mam przed sobą talerzyk, on ma tutaj taką złotą rameczkę, to jest nic innego. Jak choinka, będziesz podawać, zaraz, poczekaj. Ten talerzyk, ja myślę, że tutaj jakieś małe kolorowe cukiereczki, albo ciasteczka, albo już będą pierniczki pieczone. No ja wiem, że to nie jest dużo, ale taka fajna mała... mała ozdóbka, a robi robotę. Już kochani, ten talerzyk kosztował 8,95. Tutaj mamy takie dwie scenki bożonarodzeniowe. Jedna jest z Mikołajem, który ma worek pełen prezentów i choineczka. Emilia już wyciągnęła tutaj te zawleczki, więc Wam pokażemy, o co chodzi. O, proszę bardzo, widać? One się świecą. I mienią się im kolory. Jest zielony, czerwony, niebieski. Wiecie co? Ja to kupiłam z myślą o tym, że zaniosę to na cmentarz, wsadzę do znicza, bo jest taki znicz troszeczkę szerszy, więc myślę, że tam by to fajnie wyglądało i że będzie świeciło. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy moja mama to zaakceptuje, bo, no bo to ona na razie ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o te groby. I tak samo jest z drugim, tylko tutaj macie już bałwanka. Fajne, mnie się to podobało i od razu pomyślałam o tym, że fajnie by mieli tata z bratem, żeby to położyć. To jest ciężkie, też by mogło samo stać, ale myślę, że mogłaby skusić niejedną osobę, jak dobrze wiecie, że kradną. Nie, ja chciałam podać. O, proszę bardzo, mi podać następną rzecz. Tak jest, tu jest gość, który nazywa się... Mikołaj. Mikołaj, tak jest, ma laskę, ma krzesło, zobaczcie, na jakim krzesełku siedzi. Z Emilko, po to, to jeszcze nie teraz, za chwilę, ja Ci powiem kiedy. Teraz podawaj mi te. Słuchajcie, współpraca. Także taki Mikołaj na krzesełku. Cena tego Mikołaja to 8,95. Mam nadzieję, że to będzie widać. Będziecie mieć też zdjęcie tego wszystkiego. A tu co tu jest? Kubek. Kubek, tak? I mamy zabawny kubek. Takiego jeszcze nie mam. Taki, proszę bardzo. Kubek świąteczny 7,95. A tutaj mamy, słuchajcie, kalendarz adwentowy z stilettami. Taki kalendarz, proszę. Tu odsunę się, bo nie wiem jak Wam będzie widać to wszystko. Mogłam jeszcze zaświecić z tyłu lampkę. No ale tak. I tutaj jest 24 dni, także na jeden dzień grudnia. Jedno okienko i tu są te tylajty. My tutaj mamy dość spory zapas, bo my lubimy sobie tak palić, prawda, Emilia? Tak. Tak, także takie tylajty i one będą wszystkie, każdy o innym zapachu. Tutaj już są pokazane, jest jabłko z cynamonem, wanilia, także... Aha, to nie będzie 8, 8 i 8, czyli tylko 3 te zapachy. Nie wiem, co to jest... Later. Muszę się dowiedzieć. Ale w każdym bądź razie takie świeczuchy, czyli tylko 3, bo po 8 i będzie. No, ale mimo wszystko. Tak jest. Ale ile ten kalendarz kosztował? 12 zł, to pamiętam. A, jeszcze gwiazdkę ma. Tak jest. 12,95. Teraz gwiazdka, tak? Minia pokazuje mi gwiazdkę. I ostatnią rzecz, mogę? Nie. I jaką kupiłam w Action, to jest taka
gwiazdka silikon. Wiecie, o czym pomyślałam? O tym, że w tym fajnie by było zrobić ten baton czekoladowy. Na pewno wiecie, o czym mówię. Tak, że wylewacie... Takie ciacho, takie ciacho z orzechami, z ciasteczkami. Takie serducho. A takie serducho, no, no. Na razie robimy gwiazdeczkę. Taka gwiazdka silikonowa. To też można zrobić jakieś inne ciasto. Jeszcze nie. 8,95. I za chwilę pokażę Wam, ogarnę to i pokażemy Wam z Dilza. Moment. Jesteśmy z zakupami z Dilza. Co pierwsze, Emila? Mazeto. Czyli co to jest? Ciastka. Ciastka. Tak, w takiej małej, pięknej. Różne. Różne ciasteczka, różne kształty. Taka piękna skrzyneczka z Mikołajem, z dzieciakami, no coś fantastycznego, metalowa, ona będzie już na lata. Ja coś podobnego mam, tylko jest na pewno większa i na pewno zobaczycie u mnie w święta tą, to pudełeczko. I co tu pisze? Santa ciastka puszka. Tyle. Takie ciasteczka w Dilzie kosztowały mnie, poczekaj, 6 zł. Ale mnie chodziło głównie o tą... o to pudełeczko, bo jest naprawdę takie świąteczne i na pewno gdzieś tu na wierzchu będzie sobie leżało i ozdabiało naszą kuchnię. Tak jest, a tu proszę, jaki jelonek na saneczkach. Buja się, nie wiem jak Wy to widzicie, ale to jest naprawdę coś bardzo ładnego. Co Ty robisz? Nuśka, dosuniemy krzesło, bo by mi nie spadła. Czemu Ty masz tak daleko to? Ależ Ty jesteś ciężka, klocku. Tak, i taki jelonek, reniferek drewniany, 10 zł. Ale słuchajcie, to jest już ozdobą na lata. To się nie zepsuje, jest naprawdę fajnie wykonane i tak ozdobnie to wygląda. I tutaj jeszcze napis Joy, proszę bardzo, z taką śnieżynką srebrną. Za ten napis, słuchajcie, tam to są te ceny 5, 6, 10. I taki właśnie gość, ten napis Joy, 5 zł. Tak? Tak, 5 zł. Ale ten gość to jest najważniejszy. Zobaczcie, nie mówcie, że to nie jest piękne. No ja się zakochałam. Wstawię Wam też zdjęcia innych tych takich posągów. O, zazgrzytały mu nogi. Taka pan jelonek chyba to jest jakiś, nie? Tak! Taki jeleń, łoś. Zwijcie jak zwijcie. Dla mnie on jest po prostu superowski i będzie nam ozdabiał... Nie go kupiłaś? Nie, czemu kupiła? Tak. Bo bardzo mi się spodobał. Wołał mnie tak, kup mnie, mamusiu. Jak? No tak. Patrzył tak na mnie i musiałam go wziąć. Taki jest kochany. Zobacz, jaki milutki. On ma taki miękki brzuszek. No, jaki fajny. 25 zł taki. Taki pan. I w sobie mam jeszcze zdjęcia, co było. Bo jeszcze był na pewno Mikołaj i na pewno był bałwanek. Także taki fajny z szalikiem. To jest tego kawałek, mama, zobaczcie, jest wysoki. Na nóżkach i on stoi. Mama, o proszę, postawimy. Tudum, stoi. Tak. Nie rób tak, bo mi spadniesz. Co jeszcze kupiłam? Nic innego jak taką podstawkę. To jest ciężkie, to jest taki kamień. Słuchajcie, ja z myślą o tym... Ha! Wyjdzie mi tu, zobaczcie, genialnie. I będę sobie mogła gar odstawić taki ciepły. Choćby albo ubić ziemniaki. To też musiałam stawiać, czy mam te okrągłe. Czasami ten garczek mi się tak mi się ruszał, że się bałam, że coś spadnie. Z tego już nic nie spadnie. Taka ciężka podstawka i cena tej podstawki, taki eleganckie to jest. To jest action, dzieciątko, mi dałaś. Ciężko się pracuje, ale słuchajcie... A co masła? Poczekaj, Nuśka, stojąca. Podkładka 5 zł. Tak, tak mama rachunki się nauczyła zabierać ze sklepu, bo nigdy nie zabierałam, słuchajcie, zawsze było pięknie, dobra przecież. Daj! I tu jest taka foremka, też może być na ciasto, tylko to jest bardzo niskie. No ja właśnie mówię, że przymierzam się na pewno do zrobienia tego batonu czekoladowego z orzechami. Tak, z orzechami, z ciasteczkami. Tak. I będzie super. Tak. Na placki będzie. Słuchajcie, mam przed sobą też... Będę miała placki. Będzie. Tą herbatę przedtem miałam, pokazywałam Wam, że tą samą też rozgrzej się, tylko nie ze śliwką, tylko z tymi właśnie
korzennymi, a tutaj jest o smaku śliwki, figi i z cynamonem i imbirem. I za chwilę... Chcesz pomagać? Jest wyczuwalna ta śliwka. Ładnie pachnie, ale tamten rodzaj jest... chcesz jeszcze raz? Proszę bardzo. My też taką lubimy. Tak. To jest twoja, to jest twoja. Mama musi mieć taką samą, tylko bardzo gorącą, a ty musisz mieć ostygniętą, także ta jest twoja. Ta jest naprawdę mocno śliwkowa, tamta jest taka mocno korzenna i na pewno jest bardziej wyczuwalny imbir. Tu jest delikatniejsza. Tak. Dwa cukiery ci dałam, czyli dwie łyżeczki cukru. Słuchajcie, dobra, rozłączam się za chwilę i jak się pozbędę tej gaciny na chwileczkę, to przyjdę, żeby wam coś jeszcze opowiedzieć. Moi kochani, burza na chwilę opanowana, jest zajęcie, więc mam jeszcze jakieś 5 minut może. Wstąpiłam też na szmatex i proszę bardzo, zaraz wam to pokażę, tylko sobie zasunę zamek. Taka kurteczka dla Emilii z kapturkiem i to jest z tej firmy Lupilu, czyli podpowiedzcie mi sklep Lidl. O, tak. Taka kurteczka. Ona jest troszeczkę malenkawie, tak o ciupinkę za długie, ale myślę, że fajna, bardzo lekutka i takie ładne te kolory, jaśniutkie, nic nie zniszczona. Zapłaciłam za nią 4 zł, a powinnam zapłacić przedtem, proszę bardzo, 21. Mam nadzieję, że widać. A zapłaciłam 4 zł, bo dziś było wszystko po 4 zł. Ja o tym wiem, więc idę w czwartek. Także moja gwiazda ma taką kurteczkę. Tutaj też mamy w bardzo ładnych kolorach, tylko jest troszeczkę sfilcowany. Ale myślę, że jak poprzejeżdżam tą maszynką do tych kłaczków, to będzie super. Taki płaszczyk. On by ładniej wyglądał, gdybym go wcześniej zapięła. Taki sweterkowaty płaszczyk i to jest z firmy Nexta. O, popatrzcie. Wpadł mi w oko. Na rękawach są naszyte takie naszywki na obydwóch. Duże guziczki. Sznurek. Ja tak macham nim, nie wiem, czy coś widzicie. O, proszę bardzo. Taki piękny, super na nią, normalnie tak jak na teraz. Myślę, że też na wiosnę będzie. I taki fajny, grubszy. Te kolory są po prostu pastelowe, piękne. Ja jej już odwinęłam rękawki, bo troszeczkę są za długie. Tu mówię na rękawkach. On powinien kosztować 15 zł. Tak. 15 zł ja dałam, znowu 4. No i next. Tam fajny płaszczyk będzie miała mała. Chodźmy na to. Gdzie jest pająk? To są śmieciaszki jakieś. To nie pająk, kochanie. Jakiś śmieć, patro. A, jak pięknie ułożyłaś. Także taki fajny płaszczyk dorwałam dla gwiazdy. Nie było więcej. Aha, poukładałaś kolorami. Pięknie. Mama, patrz! Tu jest taki, taki. I taki, tak. Dla siebie dorwałam takie leginsy do biegania. To jest ten materiał taki sportowy. Słuchajcie, ruszam z bieżnią i nie czekam na... no bo tutaj dzisiaj który? Jakbym czekała na następny miesiąc, że od pierwszego zacznę, także nie, nie ma mowy. W rozmiarze S. Ja mam takie jedne leginsy, a teraz będę miała drugie w moim rozmiarze, fajnym różową wstawką, różowo-czarną nawet. Także od dziś bieżnia i biegam, bo zakurzyła się ta moja bieżnia, a do tego dokupiłam sobie bluzeczkę, tak jakoś mi się to udało dorwać. Najpierw bluzkę, potem znalazłam getry i też z tego materiału, to jest FNF, tamtego nie znalazłam firmy, to wam nie powiem. W rozmiarze S i też z tym różem, tutaj popiel, to 4 zł, gacioszki 4 zł, także mam komplet do biegania. A tutaj dorwałam jeszcze, proszę, teraz są modne właśnie te bezrękawniki, ja mam taki trochę krótszy, w takim brązowym nude kolorze z Orsaya. Ja mówię, nie patrzę na metki. Jak mi się coś podoba, to po prostu mi się podoba, a potem się okazuje, że to jeszcze jakąś tam metkę fajną ma. Z też takim plecionym łańcuchem. Fajnie to będzie wyglądało. Nawet na taką zwykłą bluzeczkę, żeby coś tam wystawało.
No mi się on bardzo podobał i też 4 złote. Także takie całe moje zakupy. Ja Wam mówię, że całe, ale to jest nieprawda, bo są tutaj też rzeczy dla mojego męża, dla mojej mamy, ale tak jak mówię, nie pokazuję wszystkiego, bo nie zawsze chcę to pokazać. Pokazuję Wam to, co chcę i tak jest tym samym razem. Zaraz za Wami jest banjaj dzisiaj. Tutaj jakaś szklanka, tam jakaś butelka, tam jest otwarty miód, widzę. Także zabieramy się za sprzątanie, prawda Gwiazda? Tak jest, zabieramy się za sprzątanie. Patrzcie! Tak! Słuchajcie, co się wydarzyło w moim chacie, ale za chwilę, to za chwilę, coś Wam opowiem jeszcze. Słuchajcie, jutro mam dentystę, napiszcie mi, czy też tak się boicie dentysty jak ja, choć ja już teraz boję się troszeczkę mniej, tu jest moje dzieciątko nadal wciąż, bo odkąd podleczyłam moje zęby tak fajnie, to już się tak bardzo nie boję. Tak. Emilka już? Ja mogę? Ja byłam na mamę w wózku. No. Ty też byłaś u dentysty, tak? I siedziałaś u mamy na kolanach, tak? Nie, tylko leżałam. To leżałaś u mamy, tak. Mama siedziała na foteliku, a Aniunia leżała na mnie i pan dentysta przeglądał Emilce ząbki, tak? Tak. Także jutro wizyta u dentysty i już się stresuje, no ale to przeżyje. A ja się bałam na tym hotelu. Na fotelu się bałaś? Tak. O, ale byłaś tak dzielna, nic nie płakałaś, wytrzymałaś do końca. Tak. Słuchajcie, co się wydarzyło dzisiaj? Wczoraj. Trzymałaś otwartą buzię. Słuchajcie, wiosłam sobie zakupy. Nie chciałam się otwierać bagażnika, więc wrzuciłam je na siedzenie do tyłu. Masakra, jak ciężko. Tak, dobrze, cicho. Poczekaj jeszcze chwileczkę. I co? I położyłam jedną z wody gazowanych na krześle. No, na krześle, na siedzeniu z tyłu, prawda? No i jadąc, zhamowałam, bo był starszy pan, który jechał sobie na rowerze. Wywrócicie się. Na rowerze przyhamowałam. Wiecie, co się stało, nie? Słuchajcie, to ten napój spadł i myślę, że uderzając o tą szynę, na którym poruszają się przednie siedzenia, uderzył. Zrobiła się dziura, słuchajcie, jadę. Widzę w lusterku, co się dzieje, słyszę, co się dzieje. Cały samochód mi zalało, wszędzie pryskało. To potem się to, jakoś jak skręcałam do domu, obróciło. Lało na mnie, słuchajcie, to, co się tam działo w tym samochodzie, zanim się otworzyła brama. Podrapiesz się. To, co się działo, jak tryskało po tym samochodzie, także jutro módlcie się o pogodę dla mnie, bo myślę, ja muszę wyszorować ten samochód, bo to wszystko tam będzie się kleiło i wygląda tragicznie, bo i szyby, słuchajcie, poleciała mi cała wiązanka nieprzyzwoitych słów na swoją głupotę, bo zawsze wkładałam do bagażnika. Także ja nie wiem, co się dzieje przy uderzeniu faktycznie auta. Emilko, jutro wyjdą chrostki. I po prostu to wszystko wtedy fruwa, to co macie na siedzeniu, także nie bierzcie przykładu ze mnie, na mnie uczcie się, co się tam może wtedy wydarzyć. Zawsze wkładajcie wszystko do bagażnika, nie bądźcie mną. Słuchajcie, tym akcentem możecie się pośmiać, możecie wyciągnąć wnioski. Ja wtedy raz się śmiałam, drugie byłam zła. Żeby nie utrudniać tego nagrania, bo widzicie, że z dzieckiem jednak nie jest łatwo. Kto ma dzieci, ten rozumie. Buziaki, mam nadzieję, że coś sobie znaleźliście. I jeszcze jutro uda Wam się wymknąć czy do Dilza, czy do Action, czy na Szmatex. Miłego wieczoru, kochani. Pa! Powiedz pa, pożegnaj się, bo będziesz płakać. Pa, 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 pa.